27-letni mężczyzna, mieszkaniec Suwałk, został zatrzymany przez policję, a potem, na wniosek prokuratury, osadzony w areszcie tymczasowym na okres 3 miesięcy. Przyczyną kłopotów młodego mężczyzny są narkotyki. Jak poinformowała policja, w zamrażalniku lodówki znajdującej się w mieszkaniu zatrzymanego mundurowi znaleźli pokaźną porcję narkotyku. Po zbadaniu białego proszku okazało się, że jest to amfetamina. Paczka zawierała aż 0,5 kg tego środka odurzającego. To nie jedyne takie znalezisko w ciągu ostatniego czasu. Zaledwie kilka dni temu w ręce suwalskich kryminalnych trafiła kobieta przechowująca w mieszkaniu 100 gramów marihuany i około 10 gramów haszyszu. W przydomowym ogródku natomiast wśród krzaczków pomidorów rosły dość dorodne już egzemplarze konopi. Jak ocenili funkcjonariusze, z zabezpieczonych roślin można było uzyskać kolejne 100 porcji narkotyku. Znacznie więcej suszu, aż 260 gramów marihuany i 48 gramów haszyszu, wykryto w mieszkaniu 37-letniego mężczyzny. Na polu należącym do suwalczanina kryminalni, podobnie jak w przypadku kobiety, wykryli również rosnące jeszcze krzewy. Wobec tej pary również sąd postanowił zastosować sankcje w postaci 3-miesięcznego aresztu tymczasowego. Te sankcje to dopiero początek odpowiedzialności karnej całej trójki. W więzieniu każdy z nich może spędzić nawet 10 lat.